mój ostatni raz. Witam Państwa z mojego klimatyzowanego biura, będącego również sypialnią. Ja nie wiem, ja będę tutaj chyba siedziała do momentu wyprowadzki. W tle karton, który jest symbolem owej przeprowadzki, i w tle też słychać moją córkę, która sobie jeździ samochodami i tłumaczy swoim zabawkom zasady ruchu drogowego. Jest to bardzo zabawne. Natomiast za tą ścianą mamy biuro. Początkowo to było nasze wspólne biuro z mężem. Średnio nam to pasowało, bo ja też chciałam mieć takie miejsce, gdzie mogę gadać i nikt nie wydaje bardzo wielu dźwięków obok, więc wolałam tutaj sobie zrobić takie moje mini biuro, a tam to zostało jego. I tam wyjęliśmy wszystkie dokumenty, które zebrały się przez te 9 lat. Nie chcecie wiedzieć, jak to wygląda. Ja nie wiem po prostu, ile tego jest. I teraz musimy i ja, i on każdą kartkę wziąć. A ja nie wiem, no tego jest tysiące, no po prostu tyle segregatorów. Tyle tutaj mamy różnych spraw pootwieranych. Ja mam w ogóle ze szpitala wszystko, co nazbierałam ze szpitala, to jest taki plik. Nie to, co mi dali, tylko po prostu dostawałam, wiecie, różne wypisy, wyniki i tak dalej. I no nie ma tam ładu i składu. I próbuję to właśnie zmienić, ale mam wrażenie, że to mi zajmie kilka dni. No. Tak więc, jakbyście się pytali, jakie mam plany na najbliższe dni, dokumenty. Chyba dla mnie nie ma gorszej rzeczy do sprzątania niż dokumenty. Ale chciałam Wam powiedzieć, że wczoraj, tam chyba jakieś przebitki nagrałam na szybko, nie? Wczoraj byłam ostatni raz w szpitalu, ostatni raz u mojego lekarza prowadzącego, hematoonkologa, z którym przeżyłam ostatnie lata i oczywiście nadal mam coś takiego, że strasznie nie lubię tam być, bo jestem taka zestresowana, taka spięta i jakoś te wspomnienia wracają. I w ogóle samo to siedzenie, najpierw w jednej poczekalni, potem w drugiej, wśród osób, które są w trakcie leczenia, to napędza mi takie myśli, nie? Że ja też byłam w takim miejscu i jasne, można na to spojrzeć, że o, fajnie, dałam radę i że pokonałam choróbsko, natomiast widok tych osób jednak przyciąga te gorsze wspomnienia. No ale wizyta była krótka, konkretna, bo też muszę taki konkretnie od niego dostać list podsumowujący moje leczenie, więc on mi to wyśle, sam w ogóle wyszedł z tym, ja chciałam o to poprosić, ale w ogóle sam jeszcze się upewniłam co do tam masażu w twarzy, czy na pewno mogę, mówi, że tak. Też było pytanie i ja nie będę tego tematu tutaj bardziej rozwijała, ale też dostaliśmy, a właściwie ja dostałam, co dostaliśmy. Ja dostałam tak jakby pozwolenie na kolejną ciążę. Nie będę na razie z niego korzystała, ale wiem, że to wszystko zależy od typu nowotworu. Wiem, że też bardzo łatwo stracić w ogóle płodność podczas leczenia, więc każdy przypadek jest inny. Ja na początku mocno nie mogłam się z tym pogodzić, z całą chorobą, właśnie jeżeli chodzi o kolejne dziecko lub też dzieci, więc kompletnie nic tutaj nie mówiłam na ten temat. No ale też wygląda na to, że czas leczy rany. Trochę się już pogodziłam, nawet nie trochę, bardzo się pogodziłam z moją sytuacją, więc jest ok. Tak więc dostałam to pozwolenie. Na razie nie będę korzystała, na razie też tutaj nie będę kontynuowała tego tematu i odpowiadała na różne takie pytania, powiedzmy, z tego zakresu, no bo nie wiem, jak to będzie i nie chciałabym potem dostawać komentarzy, które jakoś będą, wiecie, wpływały na mnie bardzo negatywnie. Co tam jeszcze było? Poza rozmową też no, zbadał mnie, czy tam nie ma problemów z żadnymi węzłami chłonnymi, czy one nie są powiększone. Rozmawialiśmy o wynikach badań krwi i tam jest wszystko idealnie. I też poza takimi dla mnie ważniejszymi, typu CRP, które bardzo mocno zawsze pokazywało, że coś tam u mnie jest nie tak, to wszystkie, wiecie, witaminy, mikroelementy, wszystko jest super. Tak więc bardzo mnie to cieszy.
że ten organizm daje sobie radę po chorobie. Podobno też jestem przykładem osoby po leczeniu, właściwie po dwóch leczeniach, dwóch nowotworów, która tę odporność ma bardzo dobrą. I ja mega rzadko choruję. Pamiętam, jak wstawiłam Wam vloga z Como i ja wtedy bardzo byłam taka zdziwiona, że ja się źle czuję, że ja tam dwa dni gardło mi bolało, głowa i... Bo ja nie pamiętałam, kiedy ja poprzednio chorowałam. To było jeszcze jakoś chyba podczas chemioterapii, bo pamiętam po prostu, jak nagrywałam filmik i nie miałam włosów. Tak więc, no, ja nie choruję. I tak trzymać. To był taki mój priorytet po leczeniu, żeby się wzmacniać, żeby się dobrze odżywiać, wysypiać, ten stres zminimalizować, no w ogóle, żeby dostarczać do organizmu wszystkiego, co potrzebne, żeby się ruszać, spędzać czas też na zewnątrz jak najwięcej, a nie, wiecie, przed komputerkiem i stuk, stuk, stuk. Tak więc mój plan najwyraźniej się powiódł, bo od chemioterapii ile minęło tam? Z 2,5? Chyba 2,5, natomiast od zakończenia leczenia 1,5 roku, no i jest dobrze. Jest dobrze i oby było już tylko lepiej. Bardzo się w sumie cieszę, że już się pożegnałam ze szpitalem. To było takie, wiecie, takie zakończenie. Takie papa, mam nadzieję, że nie wrócę. Też widzę po komentarzach, czy to tu, czy na Instagramie, że sporo osób nawet się martwi, może użyłabym takiego słowa nawet, martwi się, że w Polsce nie będę miała tak dobrej opieki. Natomiast wiecie, jeżeli coś by się działo złego, ja mam cały czas możliwość konsultacji i tu, i tu. I nawet powiedziałabym, że jeszcze w trzecim miejscu, bo Malta konsultuje decyzję z Londynem. Tak więc i Anglia, i Malta, i Polska, i jeżeli coś by było nie tak, to mam sporo tych drzwi otwartych i na pewno jest zawsze w głowie jakiś taki większy spokój. Tak więc to nie jest tak, że nie wiem, ja nie mam tutaj wstępu w ogóle, że to jest koniec. Też mówiłam Wam, że nawet jak nie ma się tutaj ubezpieczenia, to można się zapisać na taką wizytę za 35 euro, po prostu płaci się bez tego ubezpieczenia, tak więc nie sądzę, żeby to były jakieś pieniądze nie do przejścia. No więc jest dobrze. Ja czuję dużo takiej pozytywnej energii przez kolejne miesiące. Będę szukała onkologa, hematoonkologa, hematologa gdzieś w Trójmieście, ewentualnie w okolicach. Mam też Wasze polecenia. Oczywiście, jeżeli chcecie zostawić nazwisko jakiegoś lekarza, lekarki właśnie z tych okolic, to jeżeli polecacie oczywiście, to można to zrobić w komentarzu. Ja na pewno rozważę każdą propozycję. Wiecie, no zawsze lepiej, nie? Tak z polecenia niż losowo po prostu. I nie wiadomo, na kogo się trafi. Jako, że teraz miałam kontrolę, nie muszę się wybitnie śpieszyć z kolejną. Te wyniki są dobre. Nic też nie wskazuje na to, żeby coś tam się źle działo. I jeżeli chodzi o wyniki krwi, ale też takie ogólne samopoczucie. Więc, no nie wiem, no jest dobrze, wszystko się układa. Tak więc bardzo mnie to cieszy. A dzisiaj, jak już takie robimy różne ostatnie rzeczy, to dzisiaj ostatni raz jedziemy na urodziny na Malcie. Urodziny, jak to u nas bywa, 5-latka i idziemy do takiego... no coś w stylu aquaparku. Nie wiem, jak to wygląda, nigdy tam nie byłam, jestem też no po prostu ciekawa, nie? Jak to ma się do tych naszych polskich miejsc wodnych. Tak więc pewnie coś tam nagram, no chyba, że będzie dziki tłum dzieci i średnio będzie się dało. No i też myślę, że to będzie bardzo taki wzruszający jednak moment. Będę znowu ryczeć pewnie. Już kiedy był ostatni dzień przedszkola, tam już wszystkie mamy płakałyśmy i one po prostu, bo ich dziecko kończy jakiś etap, ale dalej jakoś tam będą się mieszać, bo to przedszkole jest połączone ze szkołą, więc to nie jest tak, że oni się rozstają na zawsze. No ja natomiast płakałam, bo pewnie się nie zobaczymy już nigdy, mieszkając 3000 km dalej. Pewnie będziemy mieć jakiś tam kontakt przez internet, żeby
no chociażby wysyłać zdjęcia dzieci sobie nawzajem, żeby te dzieci widziały co u kolegów, koleżanek. I jeszcze mi się tak przypomniało, wiecie co, jak wychodziłam od lekarza i to jest ziomek, no może trochę młodszy od moich rodziców, no jakieś takie podobne roczniki i on powiedział, że no to Magda, widzimy się na TikToku, będę czekał na vlogi z Gdańska, że był w Gdańsku, bardzo mu się podobało i chętnie zobaczy, jak tam będzie wyglądało moje życie. W ogóle to, że on zagląda na mojego TikToka, jest przedziwne. I naprawdę, jak byłam jeszcze wtedy chyba podczas chemioterapii, przyszłam do niego na taką kontrolę, nie, co dalej, leczenie. Byłam turbo zestresowana z miliona różnych powodów i powitał mi tekstem: o, cześć Magda, widziałam cię na TikToku. Tego nie da się przebić. Gdzie miałabym spotkać widza albo widzkę, żeby przebiło coś takiego? Jak 60-letni Maltańczyk nie mówiący po polsku. I to będący moim lekarzem prowadzącym. Nie da się. Nie da. Dobra. Idę teraz do rodziny, bo widzę, że tam chyba jakaś bardzo ciekawa zabawa się zaczęła. Chyba w jakichś policjantów i złodziei, czy coś takiego. No a wieczorem, na szczęście wieczorem, na szczęście pomyśleli, że to jest o 18:00. Jedziemy do tego, no będę to nazywać aquaparkiem, bo nie wiem jak to inaczej nazywać. Więc tak, dinozaur czeka, zabawka dinozaur czeka na przekazanie. O rany, przypomniałam sobie, że jeszcze te dokumenty. Może chociaż wy będziecie mieć ciekawszy dzień. Dojechaliśmy, bardzo duży parking jak na Maltę. No zobaczcie, jest nawet górzyście. Mam wrażenie, że będzie milion ludzi, ale to jest też dosyć spore. My idziemy nie na tę część ze zjeżdżalniami, tylko takie mniejsze baseny dla dzieci, całkiem spore. Teraz jak edytuję tego vloga, zauważyłam, że muzyka jednak była zbyt głośna, więc dołożę sobie głos. Co najlepsze, zagłuszają mnie fajerwerki. A jest godzina 22:30. To miejsce bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Tam pokazywałam wam, że od razu jest morze. Akurat z 4 czy 5-latkami nie szliśmy na te wielkie zjeżdżalnie, ale sporo starszych osób, też młodzieży z tego korzystało. Jako że byłam tam pierwszy raz, musiałam zajść we wszystkie zakamarki. Musiałam też poczekać do zamknięcia tego całego aquaparku. Osoby, które były na urodzinach, bo tam były dwie imprezy jednocześnie, po prostu mogły zostać dłużej. I tutaj z tego co pamiętam, opowiadałam wam po prostu, że tuż obok właśnie jest to morze i bardzo duża część ludzi wybiera po prostu morze, zamiast płacenia za bilet wstępu. Jeszcze było w miarę jasno, ale taka kolacja po prostu. Kolacja nad morzem, na skałach, całkiem fajnie. Dobra, tam jest zjeżdżalnia, której jeszcze nie widziałam. Nie wiem, czy jeszcze mogę tam podejść, czy to jest otwarte, no ale spróbujmy. Okej, jest to całkiem pokaźne. Myślę, że dostałabym zawału, bo to jest tak, wiecie, że stajecie tutaj i zjeżdżacie i robicie wii, 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 aż zatrzymacie się na dole, ale już widzę, że chodzi obsługa i mówi, że koniec. Okej, chyba tamtędy mogę wyjść? Tak, tak myślę. Tutaj chyba jacuzzi, tak przypuszczam, z widoczkiem. A teraz jesteśmy z drugiej strony. Tutaj też jakieś dinozaury. Okej. I powiem wam, że mieszkałam niedaleko tego, tam za wzgórzem, a ani razu tutaj nie byłam. No i w sumie bez dziecka nie wiem, czy bym wysiedziała tutaj cały dzień, bo jak się pewnie domyślacie, skoro jest jedna taka atrakcja na cały kraj, to jest tutaj całkiem sporo osób i musiałam się naczekać, żeby nagrywać. Dobra, idę dalej. Tu mamy tunel. No fajnie. Jeżeli chodzi o czystość, to jak na to, że jest godzina 20, więc jest zakończenie i to przetrwało cały dzień, to nie jest źle. O, tutaj jeszcze jest taka zjeżdżalnia, że wiecie, kręcicie się, aż wpadniecie do środka. Straszne. Samolot, ale wdrapałam się na górę z myślą, że pewnie już tutaj nic nie ma, ale wejdę. A tutaj takie wesołe miasteczko. No, o tym to już totalnie nie wiedziałam. I szczerze powiedziawszy,
Nie wiem, jak mam wrócić do miejsca, gdzie jest moja rodzina. Już podczas tego mojego 10-minutowego spaceru zrobiło się prawie pusto w każdym miejscu.